Wybierz wykres, który odpowiada funkcji f od x równa się 2 razy 3 do potęgi x. No to jest funkcja wykładnicza, dlatego że tutaj mamy x w wykładniku, no i mamy trzy wykresy do wyboru. I teraz, jak zwykle, zachęcam cię, wciśnij pauzę i spróbuj najpierw samodzielnie rozwiązać to zadanie. No dobrze, a teraz zróbmy to razem. Ja zacząłbym tutaj od takiego prostego testu. Obliczmy, jaka jest wartość tej funkcji w zerze. Bo no to jest łatwo obliczyć, a to nam da prosty test, bo w ten sposób sprawdzimy, w jakim punkcie ta wykres tej funkcji powinien przecinać oś y. No, 3 do potęgi zerowej to jest 1, czyli to jest 2 razy 1, czyli to jest po prostu 2. No to widzimy, że ten wykres tej funkcji przechodzi przez punkt o współrzędnych 0 i 2. Przecina oś y dla y równego 2. No to. Widzimy, że ten wykres tego warunku nie spełnia, bo tutaj przecięcie wykresu z osią Y jest dla y równego 1. Tutaj przecięcie z osią Y jest dla y równego 3, czyli to też jest niedobry wykres. No a tutaj mamy na y równego 2. No to już wiemy, że jedyny wykres, który spełnia ten warunek, no to jest ten ostatni, czyli to będzie odpowiedź do tego zadania. No widać, że tutaj ta dwójka to się wzięła stąd, że tu jest ta stała na początku 2 razy 3 do wykładnika X. Wtedy, kiedy wstawiamy 0, to ten czynnik przestaje mieć znaczenie, bo jakakolwiek by nie była tej podstawa tej funkcji wykładniczej, to to, to będzie równe 1. I ta wartość, ta stała tutaj, która stoi na początku, determinuje wartość y, dla, którego, dla której ten wykres przecina oś Y. I to często nazywa się wartością początkową, bo właśnie obli oblicza się w ten sposób, że wstawia się x równe 0. No więc widzimy, że tutaj tylko patrząc na tę wartość początkową byśmy w stanie od, znaleźć odpowiedź na to zadanie. No ale mogą się zdarzyć inne zadania, więc tutaj może przećwiczmy sobie też innego rodzaju testy. No i być może po to też, żeby się jeszcze bardziej upewnić, że ten wykres jest wykresem rzeczywiście tej funkcji. No to obliczmy na przykład, ile jest F od 1 to będzie 2 razy 3 do potęgi pierwszej, czyli 2 razy 3 to jest 6. No więc widzimy, że tutaj. Mamy wzrost o czynnik 3. Możemy zobaczyć, że za każdym razem, jak zwiększamy x o 1, czyli teraz obliczmy sobie f od 2, to będzie 2 razy 9, czyli to będzie 18. No tutaj znowu mamy wzrost o czynnik 3. Czyli to jest też kolejna własność funkcji wykładniczej, że jak zwiększamy argument, czyli x o 1 to wartość funkcji wzrasta nam o, o czynnik. Ten czynnik, który tutaj jest podnoszony do tego wykładnika, czyli w tym wypadku 3. No to zobaczmy, czy tutaj na tych wykresach rzeczywiście jest tak, że jak zwiększamy x o 1, to że wartości rosną trzykrotnie. No tutaj mamy oczywiście tę wartość początkową złą, ale zobaczmy, czy ten drugi wronek będzie spełniony. Tutaj mamy dla x równego 0 mamy 1, a dla x równego 1 wartość jest 3. No czyli to jest dobrze. Może wezmę inny kolor tutaj, żeby było lepiej widać. Czyli to jest dobrze. Tutaj mamy 1, tu mamy 3. Czyli jest wzrost trzykrotny. Czyli to jest wykres funkcji y równa się 3 do potęgi x, ale ta wartość początkowa jest zła. Ona w tym wypadku jest równa 1 razy, razy 3 do potęgi x. Czyli to jest wykres takiej funkcji, bo wartość początkowa jest 1. Popatrzmy tutaj. Zaczynamy od. Dla x równego 0 mamy, mamy wartość 3. Dla x równego 1 mamy wartość 6. Czyli tutaj mamy Wzrost o czynnik 2, a nie o czynnik 3. Dla x równego 2 wartość funkcji jest 12, czyli znowu 2 razy 6. Czyli tutaj wzrost jest o czynnik 2, czyli to jest wykres funkcji y wartość początkowa jest 3 razy 2 do potęgi x, to jest wykres takiej funkcji raczej niż tej, o którą tutaj nas pytali. No i popatrzmy tutaj. Zaczynamy od wartości 2. Potem dla x równego 1 wartość jest 6, czyli się zgadza z tym, co obliczyliśmy. Wzrost jest trzykrotny. Dla x równego 2 tutaj, jak zwiększymy trzy razy, to doceniamy 18, czyli to już będzie poza obszarem tego wykresu. No ale to rzeczywiście widać, że ta linia tutaj dla dwójki przed dwójką wyjeżdża poza ten wykres, czyli zgadza się z tym, że to powinna zdążyć do 18. Czyli rzeczywiście najprawdopodobniej to jest właśnie ten, ten wykres. No nie ma innej możliwości. To jest właśnie wykres tej funkcji y równa się 2 razy 3 do potęgi x. To jest jedyny wykres, który spełnia te wszystkie warunki, jakie udało nam się ze wzoru tej funkcji odczytać.